Witamy bardzo serdecznie na inauguracji pierwszej ligi futsalu. Futbol Klub Toruń inauguruje jakby nowy rozdział toruńskiego futsalu, bo przez kilka ostatnich sezonów oglądaliśmy na antenie telewizji kablowej Petrus i to nie w hali, w której w tej chwili jesteśmy, czyli w hali Toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a w popularnym spożywczaku przy Grunwaldzkiej oglądaliśmy toruński Marbit. To nowy klub założony w zasadzie przez dotychczasowych działaczy toruńskiego Marbitu. Futbol Klub Toruń, stroje czarne. Widzimy między innymi na tych czarnych strojach logo dotychczasowego tytularnego sponsora klubu Marbitu, który, przypomnijmy, występował w Ekstraklasie przez dwa poprzednie sezony, no ale ekonomia jest tutaj nie do złamania w zasadzie, no i tytularny sponsor uznał przed obecnym sezonem, że nie będzie już wspierał drużyny na tym poziomie, na jakim to robił do tej pory, no i z powodów ekonomicznych rozwiązano poprzedni klub, ale założono nowy, który występuje pierwszej lidze. No i powracamy do tego, co dzieje się na boisku. W zasadzie mecz, który w tym momencie rozpoczyna nam się od nowa, dlatego że mamy remis. 2-2. Marbit, jeszcze raz powtórzę, stroje czarne, gra tutaj na prawą stronę ekranu kontra drużyna z Białegostoku. Helios Białystok, stroje żółto-czerwone, obiecane bramki już w trzeciej minucie. Sylwester Kiper, zawodnik, który zyskiwał to doświadczenie z Ekstraklasy w poprzednich dwóch sezonach, postać bardzo dobrze kojarzona i znana kibicom toruńskiego futsalu, gdyż występował w Ekstraklasie, występował w Marbicie przez poprzednie sezony. No oczywiście tutaj nie ma żadnego problemu z rozpoznaniem zawodnika, który w tym meczu strzela pierwszą bramkę z numerem 9 na koszulce. Podwyższenie rezultatu na 2-0 dla FC Toruń, tak w skrócie tutaj określany w zasadzie i przez spikera Marcina Pułaczewskiego i w ogóle przez kibiców. Krótko, FC Toruń 2-0, 5 minuta, 22 sekunda, Jakub Szuleński i tutaj ładna akcja toruńskiego zespołu. Remis, o remisie za chwilę, bo po 6 niespełna minutach było 2-0 dla FC Toruń. Wyrównanie jednak po dokładnie 2 minutach. Bramkę kontaktową dla Heliosa Olsztyn na 2-1 w hali UMK. Strzela Tomasz Koniczek. No i w tej pierwszej minucie drugiej części spotkania, czyli 21 minuta, i mamy remis 2-2. Kibice, jeśli przyjdą oglądać do hali sportowej UMK drużynę FC Toruń, w zasadzie będą oglądać Torunian, drużynę toruńską. No i brawa! Brawa dla tego, który jest bodaj najbardziej doświadczonym zawodnikiem w tej ekipie. Nie chcę powiedzieć najstarszym, ale Sebastian Łoś, jeszcze niegdyś w toruńskim Arpolu, który no ładne 10 lat temu występował w Ekstraklasie, to też jednoroczny wówczas pobyt w Ekstraklasie futsalu Arpol, wówczas jeszcze w hali przy Skarpie. No i w tej drużynie wówczas Sebastian Łoś, później toruński Marbit. Dwa faule na koncie do tej pory ma Helios, teraz wydawało się, że puści tutaj w uliczkę Kamil Żółkiewski Jakuba Szuleńskiego i będzie okazja do zdobycia gola, ale taki gol jest. Ja jeszcze przed chwilą mówiłem, że Michał Suchocki nie strzelił bramki w tym spotkaniu, no ale widać, że chyba, mówiąc pół żartem, pół serio, Michał Suchocki chyba usłyszał to i postanowił jednak dopełnić swojego zadania przed momentem. Zawodnik, który no, przed paroma sezonami pokazywał, że
lubi techniczne akcje, lubi takie ekwilibrystyczne naprawdę sytuacje, jak przed momentem padając już w zasadzie oddał strzał i no, szukał tutaj bramkarza Heliosa. Białystok oczywiście. No teraz dobre przejęcie przez Michała Suchockiego. Suchocki! Bardzo ładna akcja. Brawa. Sam odebrał piłkę, sam wykończył akcję. Sam wykonał wyrok kary i bramkarz Marcin Piecul nie miał tutaj nic do powiedzenia ponownie. Ponownie w ten sam róg. Na lewą stronę te bramki wpadają z łatwością, trzeba powiedzieć. Golkiperowi Heliosa Białystok jest już 5-2, 3,5 minuty do zakończenia tego spotkania, tak więc no widać, goście jeszcze się nie poddają, ponownie od razu z lotnym bramkarzem. A Michał Suchocki w tym momencie z dwiema bramkami na koncie. Dobrze bronią się gospodarze, jednak co doświadczenie, to doświadczenie. Obecnie FC Torunia, wcześniej Marwit. Uwaga, jest gol! Jest bramka, Sylwester Kiper. Tak więc dwie bramki Kipera, dwie bramki Michała Suchockiego, jedna Jakuba Szuleńskiego, jedna Sebastiana Łosia. No już jest 6-2. No goście z Białegostoku na pewno wiedzą, że wszystko już jest jasne w tym meczu. 2 minuty i 20 sekund do końca, a inauguracja optymistyczna. Zachęca na pewno do tego, aby kibicować nowej drużynie, ponieważ Futbol Klub Toruń w tej pierwszej kolejce wygrywa z Heliosem Białystok 6-2. 2 gole Kipera, Sylwestra Kipera, 2 gole Michała Suchockiego, 1 Jakuba Szuleńskiego i 1 Sebastiana Łosia. Inauguracja udana, wyjątkowa, powiedziałbym po bólach, na pewno tych fizycznych. Nie wiem, czy jakichkolwiek innych organizacyjnych, jak to wyglądało, no bo mówimy o nowej drużynie, nowym klubie, ale Marek Wiśniewski, w takim razie ta inauguracja no na pewno przynosi satysfakcję, bo z kontuzją obojczyka, tak, daliście radę, mowa tutaj o tobie akurat. Tak, tak, kontuzja jest wielka, bo złamany obojczyk. A mobilizacja wielka, ale i wszystko na wariackich papierach troszeczkę, bo mieliśmy naprawdę bardzo mało czasu, bo żeby stworzyć stowarzyszenie FC Toruń, Football Club Toruń, to naprawdę 1,5 miesiąca. No, czapki z głów dla nas, czterech ludzi, którzy już to wszystko robiliśmy, bo i dla naszych sponsorów, którzy nam zaczęli pomagać, bo nie wszyscy ludzie potrafią to zrobić. No. A my w ciągu 1,5 miesiąca to zrobiliśmy, a ostatni ten miesiąc, wrzesień, to jest po prostu wszystko biegło się, nie? Bo nie każdy zdaje sobie sprawę, jak to wygląda, żeby stworzyć stowarzyszenie i żeby to później zaczęło funkcjonować.